Cześć, witajcie, kolejny odcinek na Łysy Punkt Widzenia, a dzisiaj, ze względu na to, że Czarny Piątek zbliża się wielkimi krokami, wszyscy będziemy polować na rabaty, bo przecież święta i trzeba zrobić prezenty, podsunę wam dzisiaj kilka męskich zapachów, gdzie nie popłyniecie z kasą, bo będziemy się trzymać w okolicy 100 zł, a które naprawdę warte są uwagi i myślę, że osoba, kiedy je dostanie, będzie nimi obdarowana, na pewno będzie z nich zadowolona. Dzisiaj dotkniemy tej strefy bardziej świeżej, więc jeżeli szukacie właśnie takich prezentów, zostańcie ze mną. Świeży, męski zapach zawsze jest idealnym i bardzo takim bezpiecznym prezentem. Z tego względu, że wiecie, z facetem różnie może być z tymi cięższymi kompozycjami. Albo się trafi, albo się nie trafi. Natomiast świeży zapach zawsze się przyda, nawet do nałożenia na twarz po goleniu. I to po goleniu w pierwszym zapachu będzie kluczowe. Z tego względu, że sięgniemy po klasyczną wodę kolońską i będzie to zapach 4711 Echt Kölnische Wasser, czyli prawdziwa woda kolońska, która notabene wcale prawdziwa nie była. Jak poczytacie sobie historię wody kolońskiej, to zobaczycie, że pierwszą wodę kolońską stworzył Jan Maria Farina 90 lat wcześniej. 1792 rok, pojawia się właśnie ten zapach, zapach, który jest oparty o lawendę, elementy cytrusowe, bo i cytryna, i pomarańcza, ale mamy też właśnie neroli, które jest charakterystyczne w połączeniu z lawendą dla klasycznych wód kolońskich. Zapach, który z jednej strony oczywiście dotyka w dużej mierze takich historycznych woni, no bo ewidentnie jest historyczny, już kilkaset lat z nami jest. Natomiast w dalszym ciągu jest to kompozycja szalenie ponadczasowa i po goleniu idealna do nałożenia na twarz. Możecie ją kupić z atomizerem, możecie kupić wylewaną, mniejsze, większe pojemności, chyba nawet jest 250 ml, taka ogromna. Natomiast tutaj cenowo nie popłyniecie, warto jest też zobaczyć na jakieś promocje, na wszystkich tych perfumeriach internetowych, bo tak najszybciej dostaniecie. W momencie, kiedy szukacie zapachu, nie wiem, dla dziadka, dla ojca, dla kogoś młodego, nawet właśnie po goleniu, żeby używał, to będzie świetny zapach. Świeży, lekki, bardzo mocno projektujący, ale no tutaj nie liczcie też na dużą trwałość, z tego względu, że wody kolońskie mają niewielką ilość kompozycji zapachowej rozpuszczonej w alkoholu, więc ten zapach nie będzie zapachem takim globalnym, długotrwałym, a raczej do częstej reaplikacji w ciągu dnia. Niemniej świeży, fantastyczny właśnie na prezent, warto po niego sięgnąć w momencie, kiedy totalnie nie macie pomysłu, nie wiecie, w jakich nutach obraca się osoba, którą chcecie obdarować, a koniecznie chcecie dać zapach. To 4711 będzie naprawdę świetny wyborem. Moja wersja jest bez atomizera, bo jak zobaczycie, ja upolowałem kiedyś tester, zapłaciłem za niego, nie wiem, może z 35 zł w porywach szaleństwa i czasami go używam. I to jest 90 ml, mają też takie śmieszne pojemności, bo nie ma setki. Więc polujcie na 4711, jeżeli szukacie czegoś naprawdę świeżego i totalnie bezpiecznego. Drugi świeży zapach powstał w roku 1995 i jest miksem mięty, róży i ambry. Tym zapachem jest Tommy Hilfiger, klasyczna wersja Tommy. O, teraz mi wyostrzyło. Więc ten w przeźroczystym flakonie, zapach, który bardzo często dostępny jest w zestawach, gdzie macie zapach i żel pod prysznic. Mówię to dlatego, że no właśnie przed Czarnym Piątkiem najczęściej te zestawy wjeżdżają do perfumerii, więc warto na nie upolować. Ten zapach stacjonarnie jest dostępny w perfumeriach Douglas, natomiast przez internet też myślę, że go spokojnie dostaniecie. Świeży, lekki, zdecydowanie trwalszy niż 4711, czyli woda kolońska, o której przed chwilą mówiliśmy, z tego względu, że tutaj mamy do czynienia już z wodą toaletową, więc to stężenie olejków eterycznych rozpuszczonych w alkoholu jest no większe. Nie dużo, ale jednak, więc trwałość tego zapachu jest zdecydowanie dużo lepsza. Dalej projektujący bardzo, bardzo mocno. Jak wejdziemy do tego zapachu, my czujemy bardzo dużą świeżość, taką rzeźkość, trochę jak chłodny wiatr, który owiewa skórę po goleniu. Właśnie to wrażenie zabezpiecza nam mięta. Róża, która tutaj jest, dosłownie subtelnie nam wymiękcza całość kompozycji, powodując, że ona jest naprawdę taka przyjemna do noszenia, nie jest ani dusząca, ani zbyt ostra, a jest bardzo dobrze wyważona. To jest znowu kolejny bezpieczny zapach, z tym, że tutaj już wiecie, dotykamy marki, która jest szerzej znana, więc jeżeli chcecie spowodować, że osoba, która trochę zna się na markach, dostanie zapach i się uśmiechnie naprawdę, to myślę, że Tommy Hilfiger Tommy jest bardzo dobrym wyborem. To jest zapach, który występuje też w kilku pojemnościach, natomiast najczęściej w zestawie dostaniecie właśnie pojemność 50 ml. On też kosztuje jakieś śmieszne pieniądze, tak naprawdę w momencie, kiedy będziecie polować na sam zapach, myślę, że w okolicach 80-90 zł. Jesteście w stanie go kupić.
Z kolejnym zapachem idziemy troszeczkę wyżej z daty, z tego względu, że zapach powstał w roku 2007 i jest to zapach Pierre Cardin Pour Homme. Ja do tego zapachu mam dość duży sentyment, z tego względu, że nuty, które tutaj mamy, melon, ambra, ale nie tylko, bo mamy też cynamon, neroli, łączą w sobie naprawdę niesamowitą opowieść. On jest zdecydowanie już tęższy, troszeczkę gęstszy od tych, które przed chwilą wam pokazałem, czyli od Tomiego i od 4711. W tym zapachu dzieje się zdecydowanie więcej. Subtelne drzewne podszycie, pikanteria, która wynika z cynamonu, ale też to owocowe wyniesienie całej kompozycji powoduje, że on ma w sobie trochę więcej elegancji, takiej elegancji, która ze sportem została mi wszystko połączona. Więc tutaj mimo wszystko jednak już dotykamy konkretnego zapachu, który na pewno będzie się bardzo dobrze trzymał i świetnie się nosił. Ja ten zapach doskonale znam, ja go poznałem praktycznie zaraz po tym, jak był lansowany, bodaj w 2008 albo w 2009 roku i pokochaliśmy się od samego początku. To jest mój któryś z kolei flakon, ja wracam do niego jak do mantry, pomimo tego, że no wiadomo, 3-4 godziny trwałość na skórze to jest maks i ucieka, natomiast on jest naprawdę bardzo dobrze stworzony. Pięknie pachnie, połączenie właśnie klasycznych takich nut, lawendy, nut drzewnych, ale i połączenie tych nowoczesnych bardziej, czyli melona, daje tutaj fantastyczne wrażenie. Z jednej strony męski, z drugiej strony troszeczkę świeższy, bardziej nowoczesny, więc myślę, że tutaj z powodzeniem dla takiego młodego chłopaka, ale też dla starszego pana, nawet do pracy, fantastycznie się sprawdzi. Nie chcę tutaj wam mówić, co jest pod wiek, czyli nie wiem, ten będzie dla 20 czy 30, a inne będą dla 50, bo nie o to chodzi. Zapachy nosimy tak, jak chcemy, tak, jak lubimy, nie dzielimy ich na wiek, bo nie ma to sensu najmniejszego. Więc jeżeli szukacie prezentu zapachu, który będzie już troszeczkę gęstszy, tęższy, intensywniejszy, więcej się w nim zadzieje, to Pierre Cardin Pour Homme będzie naprawdę świetnym wyborem. Ja go bardzo lubię. Kolejny zapach również ma w swoim składzie melony, ale ma też mandarynkę, ambrę i miód. Tym zapachem jest Barbery Weekend, oczywiście zapach dla mężczyzn. Zapach, który w mojej kolekcji jest od wiosny tego roku i powiem wam szczerze, że ja się z nim przenosiłem kilkukrotnie i bardzo z niego jestem zadowolony, z tego względu, że on się naprawdę całkiem nieźle trzyma. No tutaj to całkiem nieźle w przypadku tak lekkich zapachów, to myślimy w okolicach 4-5 godzin. To jest naprawdę dobry wynik. Natomiast projekcja w przypadku tego zapachu jest naprawdę też bardzo duża. Zapach, który też z jednej strony jest świeży, natomiast z drugiej strony przez to, że mamy miód i ambrę, on jest troszeczkę gęstszy w wykończeniu, więcej się w nim dzieje, więc to jest też takie pachnidło, po które warto sięgnąć. Jeżeli miałbym go ustawić, to on by zaraz stał za właśnie Pierre Cardin Pour Homme w stosunku do tego, czy dzieje się w nim więcej, a dzieje się zdecydowanie więcej. Który lepszy według mnie, które pachnidło jest lepiej stworzone, jedno i drugie, natomiast jeżeli szukacie czegoś jeszcze bogatszego, zdecydowanie Barbery The Weekend, jeżeli szukacie czegoś mniej zobowiązującego, Pierre Cardin Pour Homme. W tym zapachu zaraz na samym wejściu wyczujemy ogrom owoców, bo mamy tą mandarynkę, mamy melon. Mandarynka daje po nosie i to nie jest sam sok, ale to jest też ta skórka, którym jak obieramy mandarynkę, ten zapach charakterystyczny olejków eterycznych zawartych w skórce zostaje nam na palcach. I to wrażenie tej skórki zostało zamknięte właśnie w tym zapachu i połączone z miodem. Więc z jednej strony mamy sporo świeżości, ale z drugiej strony właśnie zdecydowanie bardziej bogate podszycie, wykończenie całości. Przez to zapach jest zdecydowanie ciekawszy. To jest mój jedyny zapach z marki Barbery. Pierwszy, z którym zacząłem. Oczywiście zapachy znałem wcześniej, natomiast w kolekcji ich nie miałem. I myślę, że ze względu na ten i to, w jaki sposób on się nosi, że jestem z niego zadowolony, sięgnę też po następne. Dajcie znać, czy macie jakieś zapachy Barbery, bo to jest marka stosunkowo popularna. Ostatni zapach, który tak naprawdę wam pokażę, to moja ostatnia, najświeższa miłość, Eau de Iceberg. Zapach, który też kosztuje jakieś śmieszne pieniądze, bo dostaniecie go w okolicach 100, może 120 zł. Zapach, który powstał w roku 2010 i łączy też w sobie cytrynę, wetiver, piżmo, ambrę, więc z jednej strony mamy te nuty cytrusowe, które cały dzisiejszy odcinek się przetaczają, bo w końcu mówię o świeżych zapachach, ale z drugiej strony w nim się już więcej dzieje, najwięcej z tych wszystkich zapachów. Z tego względu, że wetiver wnosi nam lekką taką zieloną ziemistość do tej kompozycji i powoduje jej wyostrzenie, spowodował jej takie wniesienie troszeczkę wyżej. I to jest bardzo przyjemne. Najbardziej elegancki z tych wszystkich, najmniej sportowy. Natomiast według mnie, pomimo tego, że ten zapach ciągle jest lekki, to spokojnie może być stosowany całorocznie. Ja w okresie wiosny, lata i wcześniej jesieni naprawdę często po niego sięgałem. To jest u mnie duże zużycie, uwierzcie. Przy ilości zapachów, które ja mam, to jest naprawdę duże zużycie.
Często po niego sięgałem i na pewno będę do niego wracał wielokrotnie i z sercem takim czystym i na dłoni mogę wam polecić właśnie Eau de Iceberg, bo jest naprawdę, naprawdę świetnie stworzony zapach i taki dobrze się kojarzący, przy czym ciągle bezpieczny. To nie będzie taki zapach, że jak się go powącha, powiecie, to jest zły traf. Jak się go wącha, to naprawdę chce się go nosić, bo to ułożenie składników jest bardzo takie eleganckie, bardzo bezpieczne, bardzo zachowawcze, ale męskie. To jest zapach, który mimo wszystko jednak nie będzie męczył w ciągu dnia, w ciągu noszenia właśnie tego zapachu na swojej skórze czy ubraniu. Byłbym zapomniał. Eau de Iceberg to był zapach, o którym wam nie mówiłem w oddzielnych odcinkach, ale w oddzielnych odcinkach wam pokazywałem dwa zapachy, czyli Calvin Klein i David Beckham. I to też są naprawdę dobre wybory na prezent. Jeden i drugi świeży, jeden i drugi bardzo rześki, taki łatwy do noszenia. CK jest oczywiście uniseksem, więc jeżeli chcecie obdarować kobietę, to spokojnie możecie też po ten zapach sięgnąć. Natomiast David Beckham myślę, że będzie idealny też dla takiego młodszego faceta, który zapach do szkoły potrzebuje, na studia, czy do jakiejś pierwszej pracy, spokojnie możemy po niego właśnie sięgnąć. Na temat tych zapachów są oddzielne odcinki nagrane, więc zapraszam was, żeby do nich wrócić, sięgnąć po tą wiedzę i zobaczyć, co o nich myślę, a są naprawdę całkiem niezłe i warte uwagi. Mam nadzieję, że spośród tych propozycji lekkich, świeżych, które wam dzisiaj podrzuciłem, coś się wam przyda, na coś zapolujecie, może wam coś podsunąłem. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli dacie znać na dole w komentarzu, że faktycznie odcinek się przydał. Dajcie znać, co upolowaliście, co udało wam się kupić taniej, bo jestem szalenie ciekawy. Za dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.